Barbara Rzepa, Sławomir Nowak i Małgorzata Burchard. Witamy Państwa bardzo serdecznie. I moi dzisiejsi eksperci, pani Maria Młyńska. Dzień dobry. Halo, halo, czy my się słyszymy, pani Mario? Pan Henryk Kołcon, witam. Dzień dobry. Pana Henryka słyszymy, bardzo się cieszę. Pan Korneliusz Korniluk jest? Witam, panią redaktor, cały zespół i radiosłuchacze. I raz jeszcze pani Maria Młyńska. Dobra, mam nadzieję, że połączymy się z panią Marią za chwilę, taki bowiem będzie skład naszego dzisiejszego programu, który jak zwykle potrwa do godziny 13, no to startujemy, a startujemy już w marcu, a marzec, jak wiadomo, nierozerwalnie kojarzy się z wiosną, prawda, moi drodzy? Oj, w marcu jak w garszu, to też nie jest tak powiedziane, że wiosna, to jest przedwiośnie dopiero, w nocy było w Tryszczynie minus 3 stopnie, właśnie jestem po obchodzie działki. Tak, to... Pięknie, ja świetnie słyszałam. O, jest pani Maria, witamy serdecznie. Tak, no to jesteśmy państwa w komplecie. No, słonecznie, rzeczywiście. Panie Henryku, no to jak z tą wiosną w Tryszczynie? Z przedwiośniem. Przedwiośnie, to jest przedwiośnie i bardzo dobrze, proszę państwa, bo w momencie, gdyby przyszła faktycznie ta temperatura 10-15 stopni, to by nagle wszystko ruszyło, a może być jeszcze minus 5, minus 7 i to mógłby być problem. A tak stopniowo sobie przychodzi ta temperatura, noc troszeczkę hamuje, rośliny bardzo fajnie się zachowały, chociaż widać objawy przemarznięcia. Dopiero będziemy mogli tak dokładnie powiedzieć w momencie, kiedy to tam zacznie się wegetacja i będziemy widzieli. Natomiast to, co zauważyłem dzisiaj, no trzeba ciąć drzewa, bo pączki zaczynają nabrzmiewać, szczególnie przy jabłoniach. Mam tutaj jedną taką jabłoń, że w pełnym słońcu i osłoniętą od wiatru, no to już zaczynają pękać pączki. To jest niebezpieczne. A panie Korneliuszu, a jak wygląda wiosna w ogrodzie w mieście? No, ja tutaj muszę dodać, Heniu mówi przedwiośnie, no tak, ale między innymi od 1 marca liczy się wiosna meteorologiczna. Tak jest. Także u mnie już rośliny takie botaniczne na przykład, które są... Ruszyły. Tak, ruszyły już na przykład ranniki, przebiśniegi, skalnice gór alpejskie, po prostu, a nawet hiacynty już mają pąki kwiatowe. U mnie niektóre, bo to tam zależy też od odmiany. I te wczesne botaniczne tulipany. Botaniczne, krokusy botaniczne. Tak, a również są leszczyna kwitnie i są pąki na dereniu jadalnym. No właśnie pan tak. Henryk mówił o pąkach na drzewach owocowych, tak? I mówił o cięciu. No to pracy przed nami sporo, prawda? I teraz może taką ciekawostkę powiem odnośnie leszczyny. Bo co robią plantatorzy, czyli sadownicy, którzy mają hodowlę leszczyny? W przypadku większych przymrozków, a jeżeli one już pylą, to ten pyłek zbierają, chowają do lodówki, a potem, kiedy już przyjdą cieplejsze dni, włączą, robią zawiesinę z wodą i robią opryski, żeby żeńskie kwiaty zapylić, takie sztuczne zapylanie. Ale bronią się właśnie owocowanie przed przymrozkami. A druga ciekawostka, taka, która jest przeciwko zającom, obgryzaniu po prostu pędów, nasadzenia robią wokół całej tej plantacji porzeczki czarnej. Zając nie znosi zapachu tej porzeczki i w ten sposób chronią swoje sady leszczynowe przed zającami. No proszę. Tak, przy okazji. Biologiczna walka z zającami. No to panie Henryku, co z tym cięciem? Niech pan powie. No trzeba ciąć. Od czego zaczynamy? No zaczynamy od jabłoni, bo... Tradycyjnie. Tradycyjnie. Najwięcej mamy w zasadzie jabłoni. Można ciąć też czereśnie, no wiśnie, jeżeli nie były cięte latem. No w zasadzie wszystkie drzewa po kolei, ale mówię, w naszych ogrodach najwięcej chyba jest jabłoni. I to trzeba się już w tej chwili troszeczkę pospieszyć, bo jeżeli spełnią się zapowiedzi synoptyków, to za tydzień, za dwa będziemy mieli ciepło i wegetacja się
rozpocznie pełną, już na dobre. Na dobre, pełną parą i soki zaczną krążyć i będzie to problem dla roślin, które mamy pociąć. Także dzisiaj jest piękna pogoda, zapraszam wszystkich do ogrodu. Ale po godzinie 13 dopiero aż skończy się audycja Raz na Zielono, a teraz odbieramy pierwszy telefon, bo słuchacze dzwonią. 5234-55090. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy panią. Proszę panią, ja mam tą cebulkę taką Merios, tak nie wiem jak ona się nazywa, tak ładnie kwitnie w domu, nie? Tylko nie wiem jak ją do tego po prostu poprowadzić, żeby mi zakwitła. Ona ma tylko 4 liście mi wypuściła, bo była w piwnicy, ale teraz nie wiem, czy ją trzeba zasilać, czy podlewać, żeby mi zakwitła. No, ale pani mówi o Hipeatrum? No tą cebulę, co tak, nie wiem jak ona się, Merios, Merios, Amaryllis. No, Amaryllis. No, tak. To co mam? To jak już liście wyszły, to już kwiat nie wyjdzie na razie. A już nie. Aha, no. Ale ja mam trzymać w pokoju. Powinno się zasilić. Tak. Przy tym, a pani nie zasiliła, jak ją pani zaczęła podlewać? No właśnie nie, nie. No, tylko zaczęłam ją podlewać, bo ona, wie pani, ja ją późno wyniosłam do tej piwnicy chyba i dlatego jeszcze była taka, że no, a teraz widzę, że ma 4 liście, także ona już to nie znaczy, ja bym tak radziła, to zasilać, żeby cebula się mocna zrobiła, żeby się rozbudowała i żeby, no, w późniejszym czasie. Ale cały czas ją w domu trzymać teraz. No tak, tylko nie na słońcu, nie na parapecie, nie nad czynnikiem, tylko tak spokojnie. W cieniu bardziej? No znaczy tak, no, nie na oknie. Od schodu na oknie? Może być, tak. Na wschód, tak. Na znaczy, tak, nie na parapecie tam, gdzie jest pełne słońce. Aha. Tym. A pani zostawiła ją taką wystającą z ziemi? No, zimą to miałam troszeczkę i nie podlewałam nic tam w tej piwnicy, nie? Tak, ale ona wystaje, ta cebula z ziemi, tak? Mamy ją w ziemi tylko. To tylko to, że nie lać na tą cebulę, ale zasilać teraz i żeby A czym ona... zasilać? Takim najlepiej wieloskładnikowym. A może być w tych dozielonych, to w tych kapsułkach? Nie, do zielonych nie. Do kwitnących, nie do kwitnących. A, do kwitnących. Do kwitnących. Ale te ampułki mogą być, tak? Też może być. Może być. No to ile mam tam włożyć tą ampułkę? A to nie ampułkę, tylko takie pałeczki ma pani, tak? Nie, taką w tych plastikowych, co się... Co się tak składa i skrapi. To jedną. Tak? Maciupeńki taki otworek, tak? Na dole tylko. Tak. I spokojnie, niech to na dłuższy czas starczy to za chwilę. Aha, ale już i do powiedzmy do jesieni może być w domu, tak? To znaczy jak te liście, bo te liście za jakiś czas zaczną pani żółknąć. No, teraz niech się rozbudowuje. No to wtedy musi pani po prostu to, jak te liście straci, wyjąć tą cebulę albo zostawić ją taką niepodlewaną i odstawić do piwnicy. Do piwnicy i nie podlewać. Ale od kiedy ją wynieść? Jak zaschną liście. Żółknąć. Nie, jak zaczną żółknąć, to spokojnie im pozwolić żółknąć. Aha. I jak już straci te liście, to wtedy wystawić do... Aha. Ale wyjąć z doniczki z tej... No może pani zostawić, byle nie podlewać. Może i tak być. I kiedy wtedy, o jakiej porze ją... No potem, to jesienią będzie późno pani musiała to zrobić. Włożyć. Aha, do tej piwnicy. Wynieść, a z piwnicy przynieść. Późną jesienią zacząć, albo tak, najlepiej późną jesienią, jeśli ma kwitnąć w okolicach nowego roku, tak, czy po nowym roku. No, to ją, to teraz czekać, aż liście zażółkną. I wynieść ją do... Liście niech ładnie wyrosną, niech dają pokarm tej cebuli, niech ona się rozbuduje, rozrośnie. Wtedy liście zaczną żółknąć. No. Jak zżółkną, całkiem spadną, to pani tą cebulę, nawet z tą doniczką, już bez podlewania wyniesie do piwnicy. Tak. I potem późną jesienią przyniesie pani do domku i zacznie odżywianie, podkarmianie. Dobrze. I wtedy zacząć ją znowu zasilać, czy nie? Tak,
Tak, tak, tak. Koniecznie. A, tak. Koniecznie. I też do tak. kwitnących, tak? Tak. A teraz jeszcze chciałam się zapytać, kiedy się butleje można ściąć czy przyciąć, bo moja ma już tam wysok, z zeszłego roku nie była cięta. Ile mogę ściąć? No teraz jak tylko te przymrozki się skończą. A może pani ją nawet do ziemi przyciąć? Do ziemi. Tyle, ile trzeba. Aha, aha. Także ile zostawić od ziemi, jakby powiedzieć? No to tak jak od pani zależy. Aha. Jeśli pani ją chce mieć na wysokości oczu kwitnącą, no to tam. Pan Korneliusz mówi 20 centymetrów. Od ziemi? Od ziemi. Tak. Mhm. Aha, bo ona już ma dość grube łodygi, bo to z zeszłego roku nie ścinałam, nie było. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, także nie, no tak jak chce pani, taką jaką chce aha. pani docelową wysokość mieć, to właśnie. A można ją ciąć mocno. Dobrze, dobrze. Jeżeli nie przemarzła, nie. Aha. to ona kwitnie po prostu na tych dużych pędach też wypuszcza nowe. Tak, oczywiście. Tak, tak, w zeszłym roku mi tak było, bo ja nie ścinałam. Bo drzewka nawet całe, ale jeżeli pani chce mieć stale pani mówi, że za duża jest. No nie, no bym chciała, żeby, bo ona się znowu rozrośnie, także tak, można ją ściąć, tak? Tak. To może pani tak. ściąć tam na pół metra, na 20 centymetrów, ile pani chce. Ona tak na tych pędach tegorocznych nie kwitła. Aha. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. Panie Henryku, coś pan chciał jeszcze dodać, czy... No znaczy tutaj, jeżeli chodzi o budleję, to można ją no. na dwa sposoby prowadzić, bo może pani wyprowadzić w formie drzewkowej, obciąć i wyprowadzić pień, i wtedy koronkę sobie zrobić. No ale by co roku kwitła ładnie? Tak. Jakbym zostawiła tą wysokość? Tak, zostawić jakąś wysokość, jaką sobie pani życzy, wyprowadzić tak, jak drzewko się wyprowadza koronkę i wtedy przycinać intensywnie tą koronę. Aha, także no nie trzeba ją całkiem ściąć? Nie trzeba. Natomiast musi pani o jednym pamiętać, jeżeli pani chce mieć ładne kwiaty, to budleja jest bardzo żarłoczna. To je, to ją trzeba nawozić, no wiem. Co tydzień trzeba jej dać dawkę do roślin kwitnących, wtedy będzie ładnie kwitła, potężne kwiaty będzie miała. A jak ją przytnę, to już takich nie będzie miała? Będzie miała. Będzie miała. Budleja kwitnie warunek do karmiania. Dobrze. To co tydzień mogę ją podkarmiać? Co tydzień, ale zaczynając gdzieś od, no, najwcześniej od połowy kwietnia. Aha. Nie za wcześnie. I wtedy dać taką mieszankę do roślin kwitnących. Tak. I na przykład pod taką budleję ile mam? Garść wsypać pierwszy? Jeżeli rośnie w gruncie, no to garść nawozu takiego pod budleję co tydzień można dać i dobrze podlać. Chyba, że pani zastosuje ten długo działający nawóz, prawda? Nie, no to raczej już ten do kwitnących, nie? No tak, oczywiście, zawsze ten do kwitnących. Tylko jest taka możliwość, że jest do kwitnących długo działający, że rzadziej to trzeba podsypywać. Ale ona jest bardzo, bardzo ale to żarłowna. Tylko do butleji jest taka? Do krzewów kwitnących. Aha, i ma dłuższą ważność. Tak. Rzadziej można sypać. Dłużej tam w tej ziemi. No bo jak dam garść w połowę kwietnia, to wtedy bym mogła, pan tu mój mówi... No są takie, że i dwa miesiące wtedy nie trzeba sypać. To musi być ten długo działający. Dobrze, spytam się, a jest w sprzedaży? Jest. Tak, jest taki wybór duży, że naprawdę spokojnie może pani dokonać wyboru. I jest w takich nie za dużych porcjach, że nie wydaje się naraz dużo pieniędzy, tylko tak. Nawozy o długo działającym to są typu osmokote i wtedy musi pani patrzeć na opakowaniu, czyli on działa przez 6 miesięcy, czy przez 3 miesiące. I wtedy co 3 miesiące mogła. Ja osobiście robię coś innego, biorę osmokotę takie 3-miesięczne
I w zależności od pogody, później czy potrzeby, jeżeli są słabe rośliny, to jeszcze im daje fosforowo-potasowe na jesień. Mm-hmm. A jeżeli nie, to wystarczy to osmokosę 3 miesiące, czyli maj, czerwiec, lipiec. Do połowy sierpnia ewentualnie. Chyba, że ma pani lekką ziemię i ciągle pani będzie podlewała. No będę no ciągle, bo jest bardziej łochowo, to na pewno. Aha, łochowo. No to tam jest lekka ziemia. Proszę panią, to wtedy dać ten 6-miesięczny lepiej. 3-miesięczny. Sześciomiesięczny. I wtedy jak sypie połowę kwietnia, tak? Na przykład to garść, to... ma pani spokój. I dopiero na koniec jesieni? Nie, na początek. Wtedy już na jesieni nic. Jeżeli pani da 6-miesięczny, to ma pani całą, że tak powiem, dawkę nawozów zaspokojoną. Aha. A czy nie tak, musi to... pani wtedy myśleć o zasilaniu. A czy czyli takie coś sezon mogę zastosować do róż, czy co? Nie. Też jest taki do róż. Osmokotę może pani stosować. Osmokotę jest takim nawozem uniwersalnym. Tam później będzie trzeba ewentualnie, jeżeli to jest przepuszczalna ziemia jak w Łochowie, to uzupełniać czy do roślin kwitnących, czyli fosfor, potas i mikroelementy, bo przy takiej ziemi bardzo mocno się wypłukują nawozy. No. Chyba radzić będę, że chyba to takie, wie pan, bo to kupię. To do budlei można też kupić, tak? Specjalnie? Nie, to nie jest specjalny do budlei. W tej chwili to rozmawiamy o tym drugim, ale od początku, połowę kwietnia, to do budlei mogę ten kupić? Tak. Aha. Tak. I wtedy co tydzień muszę? Co tydzień? Nie. Ten osmokotę, jeżeli pani o długim działaniu, jeżeli pani kupi osmokotę, takie jest 5-6, to się nazywa, i to jest 5-6 miesięcy ono wytrzymuje. Sypie pani raz na wiosnę, i zapomina. Tam w tym kwietniu. I wystarczy. Aha. I zgodnie z dawkami, jakie pani ma na opakowaniu, bo tam jest wszystko opisane. Ile na roślinę, ile na metr kwadratowy. A jak się dobrze, to mi spali? Nie. Bo osmokotę to jest taki nawóz, jest to żywica i w tym nawóz jest zatopiony w żywicy. I on się stopniowo uwalnia. On jest bezpieczniejszy od wszystkich nawozów, bo nie działa od razu. Nie przenawozi pani. Nie przenawozi pani. Jeżeli pani nawet da więcej, to nie spali korzeni, nie? Aha, no właśnie, o korzenie mi się... Jeżeli mogę coś dodać tutaj odnośnie osmokotę, to tak zresztą Waldek radzi. Tak. Trzeba zrobić kilka otworów, takich tam 30-40 centymetrów, żeby ten osmokotę do korzeni doszedł. Ja bardzo dziękuję państwu, ale raczej chyba przejdę do tego zasilania co tydzień. Aha, no, nie? Tak jakby. No, będę bardziej pewna. Ma pani wybór. Proszę? Ma pani wybór. No. A wtedy jak garść od połowy kwietnia już mogę zacząć, tak? Tak. Tak, druga połowa kwietnia już można tam dać. Wtedy początek maja już w zależności jak rośliny będą się rozwijały. No ona dosyć ładnie rośnie, nie powiem, że ładnie, że brzydko, że jest nie tego. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy gorąco i odbieramy kolejne telefony. Halo, dzień dobry. Hello. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Doczekała się pani. Doczekałam się, tak dużo ta pani gadała. Chciałam się dowiedzieć. Ja tej pani chciałam powiedzieć o amerylisach, bo ja już to przerabiałam kilka lat temu, już wybadałam, na czym to polega. Polega na tym, bo niektórzy mówią tak, zakwitnie, to zepnę liście i tam postawię gdzieś w kącie, a to nie może być tak. Musi roślina być całe lato zasilana nawozem, żeby wyrosła duża cebula. Ja wynoszę na balkon. Stawiam w takim półcieniu tam na balkonie, że słońce na linie i całe lato, co 2 tygodnie zasilam nawozem. W sierpniu przestaję podlewać. One zasychają, jak już zasną liście, wreszcie obrywam suche liście, wynoszę do piwnicy, tak, nie? Tak, tak. I tak wtedy, mówiliśmy.
I wtedy w grudniu, w styczniu, jak już zaczynają pokazywać się pączki kwiatowe i co roku mi kwitną po dwa pęki. Tak. To tak się zgadza. Wyciągam z doniczki, usuwam suche korzenie, wsadzę w świeżą ziemię i co roku mi pięknie kwitną. Tak. To jest zasada. I co roku taka. Jest większa. Tak, i co roku większa tak. I ma tak. tak wielkie na jednej cebuli 8 kwiatów. Pięknie to wygląda. O, to nie? faktycznie. Ogromnie, no, dużo. Bo to na dwóch pędach 4 kwiatki są, nie? Na tak, jednym tak. pędzie. No mam nadzieję, kwiatki. Że pani słucha i usłyszała no, to, tak, o czym pani tak mówiliśmy, że mówiła. Zasilać do momentu, tak, jak te liście ja już są. Ja już takim moim znajomym jednej i drugiej doradziłam i one mi później na ulicy dziękowały, bo faktycznie się sprawdziło, że jej kwitły, tak. bo miała jedna znajoma ileś lat, liście mam, mówi, wielkie, a nigdy kwiata. Ja mówię, Boże, no przecież ona musi odpocząć, ona musi... Ze 4 miesiące być w suchym miejscu, odpocząć, żeby ta cebula... Nikt nie może cały czas pracować, prawda? Nie może cały rok rosnąć, a ludzie cały rok trzymają, podlewają i rosną liście półmetrowe, a kwiatów nie ma, nie? No, no. Ale musi mieć jedzonko, żeby zakwitnąć, także trzeba to zasilać. Tak, bo jak będzie duża cebula, to będą duże, piękne kwiaty, nie? Tak. O to chodzi. Tej pani chciałam doradzić, jak naprawdę, bo niektórzy... Niektórzy tak, no nie wiedzą, może nie wiedzą ludzie, nie? I cały rok podlewają, no liście są piękne, a kwiatów nie ma. A chodzi właśnie o ten kwiat. Chodzi o ten kwiat i ta cebula musi co najmniej te 3-4 miesiące odpocząć w ciemnym miejscu, nie? I bardzo częstym błędem je przy amaryllisach jest to, że podlewamy nawozami do roślin zielonych, czy uniwersalnym nawozem, gdzie aha. dawka azotu jest wysoka i wtedy mamy ładne, rosną, tak. ładne, bujne liście. Te liście nie zasychają tak, jak powinny tam od sierpnia w zasadzie one powinny zasychać. Tak, nie powinny być. I już przestajemy podlewać i wtedy tam sierpień, we wrześniu mamy zasuszoną cebulę, jeżeli jest duża, to gdzieś tam na początku grudnia wsadzamy do nowej ziemi, no i wtedy mamy tam za miesiąc, półtora. I tutaj błąd jest przede wszystkim przy nawożeniu, no. Możliwe. I przepraszam i dodam, że to dotyczy cebul amaryllisa i hipeastrum. No, a to jest jakieś tam jakaś różnica w tych kwiatach, tak, ja się nie rozumiem. Tak, ale wiem, że... Mała różnica, no, ale zasady są te same. Ja mam 3-4 kolory tych amaryllisów, mówię amaryllisy i mam i się cieszę i co roku kto przyjdzie do mnie zobaczy już jakie piękne, znowu kwitną. I to piękne, że właśnie one kwitną na początku roku, kiedy innych kwiatów takich kwitnących jest tak mało. Jest. Tak, moje już ostatnie przekwitają, taka pomarańczowa z takim zielonym środkiem, takie ładne pasy biała, druga biała mi kończy też już kwitnienie. No, a ja muszę państwu powiedzieć, że one również bardzo pięknie wypadają, jak kwiaty cięte w wazonie bardzo długo stoją w wodzie. Ja miałam teraz już niedawno imieniny, to tak dostałam bukiety kwiatów i ten amaryllis między tymi kwiatkami na stole pięknie się prezentuje. Tak. Ja zawsze myślałam, że to tylko kwiat doniczkowy, a tu proszę, jak się sprawdza w wazonie. Ale można z nasion wyhodować swoje, krzyżować i uzyskać nowe odmiany. Och, mi Turin znowu się wyjęła mi to pani z ust, pani Mario. No normalnie, to słowo mi też przez głowę. Taka uroda już naszego pana Korneliusza. Pozdrawiamy gorąco, wszystkiego dobrego, zdrówka życzymy i pędzimy dalej. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, chciałem się zorientować w sprawie trawnika. Mhm. Teraz jak jak śnieg zszedł, na trawniku mam duże płaty takiej białej trawy i na tej trawie jest jakby taka pajęczyna. Pleś pośniegowa. Tak, co z tym zrobić? Oj, koniecznie trzeba działać. Trzeba to wygrabić, tą rzecz, no i zasilić odpowiednim środkiem, bo to jest pleśń pośniegowa. Oho. Tak. Czyli co, wygrabić i co zrobić dalej? Zasilić ten trawnik. Tak. Jakim teraz? No rozumiem, co roku zasilam te. Ale ja bym jeszcze, nie wiem, tak ja bym sugerowała nawet co jakiś czas przegrabić to. Mhm. Wie pan co, to tak, bo teraz jeszcze może środkiem jakimś, no. Nie, na razie nie, trawnik jeszcze jest wilgotny.
czyli doprowadzić do tego, żeby ta wierzchnia warstwa została przesuszona. Albo jakiś aerator, albo coś takiego, że... Nie, Heniu, te grabie, wiesz, do trawnika najlepiej się sprawdzają. To ja mówię z praktyki. W tym miejscu. No, chyba, że ktoś ma przeogromny trawnik, nie? No to wtedy... To też zależy, jakie podłoże jest. Jeżeli jest ciężkie podłoże, to trzeba to przesuszyć przede wszystkim. Tak. Wygrabić te pleśniałe części i zobaczyć, czy tam... Bo może się okazać, że będzie potrzebna dosiewka. Bo jeżeli za tydzień, dwa nie pokaże się tam coś zielonego... Czyli ta trawa w tym miejscu całkowicie została... To znaczy, że korzenie zniszczone zostały. Zniszczone zostały zgniła korzenie. Po prostu. Mhm. Tak, zgniła. Wówczas potrzebna jest dosiewka. Jeżeli zacznie się coś tam zielenić, to musi pan już wtedy sam ocenić na własne oko, co z tym zrobić. Czy zostawić, później zasilać i pielęgnować w tym miejscu, czy jest na tyle mało tej trawy, żeby tam trzeba dosiać na nowo? Rozumiem. Ja mam aerator, ale poczekam, jak będzie bardziej sucho. Nie. No chyba, że pan ma ogromną powierzchnię, ale no jeśli... Jest sporo tego, bo to jest ponad prawie 200 metrów. No ale to tym aeratorem przejechać, ale jeszcze odczekać, jeszcze z tydzień odczekać, żeby to przeschło, na? Troszeczkę. Tak, wiem o tym. Pierwsza jaka czynność nawet dzisiaj to tą pleść zgrabić, na? Zgrabić, żeby ona się dalej nie rozprzestrzeniała. Wtedy wziąć za tydzień tam, powiedzmy, jeżeli ta leciutko ta wierzchnia warstwa przeschnie, bo jakie ma pan podłoże, gliniaste czy piaszczyste bardziej? Proszę? Jakie podłoże ma pan u siebie? Glinę czy piasek? Raczej piaskowata ziemia. Powinna, nie? To przy takim słońcu to tam dzień, dwa i powinna ta cienka warstwa tam już być przesuszona i wtedy wziąć aeratorem, przejechać i czekać, zobaczyć, co w tym miejscu, gdzie była pleśń, co się będzie działo. Jeżeli będzie tam, powiedzmy, w ciągu tych dwóch, trzech tygodni wypuszczały nowe źdźbła trawy, to dobrze. Tak. A jeżeli nie, no to wtedy wziąć, dosiać tam ten kawałek. I jedna ważna sprawa. Najczęściej ta pleśń pośniegowa występuje tam, gdzie było przenawożenie trawnika. Chcemy mieć ładny trawnik, nawozimy za długo. Mamy jesienią bardzo ładny trawnik, ładna trawa zieloniutka, długa. I wtedy przychodzi śnieg i to jest zaduszone i no niestety pleśnieje. Także ja kosiłem. Na jesień kosiłem, nawet bardzo późno kosiłem. A jak pan nawoził? Ta trawa za długa też nie była. Wie pan, koszenie to jest jedna sprawa, nawożenie to jest druga sprawa. A nawoził pan jesienią też? Późno? Tak. To znaczy, nawożenie jesienią, trawnika kończy... Tak w sierpniu gdzieś nawoziłem. Tak, no nawożenie w trawnikach kończymy, powiedzmy, taki termin umowny połowa sierpnia. Chyba, że nawozami bez azotu, czyli poniżej 6% na nawozu. Znaczy azotu, teraz, przepraszam. No bo panie Henryku, przepraszam. Teraz to najlepiej będzie, jak pan po prostu tymi grabiami do trawników zgrabiania zgrabi tą pleśń pośniegową i przez tydzień obserwuję, jak to wygląda. Tydzień, dobrze, dwa. Dobrze. Czy to oznacza, panie Henryku, że jakby nie było śniegu, to nie byłoby problemu? Nie byłoby. Raczej nie byłoby. No raczej tak. No zdarza się, że gdzieś tam jak nie wiedzieliśmy, bardzo... że to taka zima będzie, prawda? Tak. Nie, no to jest normalna zima. Była i to było. Proszę państwa, nawet gospodarze na polach pszenicy. Dużo, dużo jest takich pól, gdzie ta pleśń pośniegowa występuje. Ale to jest, mówię, to się składa wiele rzeczy. Nawożenie, koszenie, później w jakim terminie spać śnieg. Dostęp powietrza w grubej warstwie śniegu jest jednak ograniczony, nie? I to wszystko razem składa się na to, że może to zjawisko wystąpić. Wiele czynników. Zdrowotność tego trawnika, jeżeli chodzi przed zimą, ne? Czy tam nie występowały w okolicy jakieś grzyby, bo to pleśń jest grzybowa choroba. Także to wiele czynników, ale mówię, w tej chwili wygrabić,
popatrzeć, tak, jak to wygląda i przewietrzyć podłoże, poczekać ze 3 tygodnie. Jeżeli nie wybija, no to trzeba dosiewać. Dobra, bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiamy gorąco, do widzenia, do usłyszenia. My jeszcze 2 dni temu na trawnikach mieliśmy śnieg w części miejsc. Tak, tam gdzie jest cień, to śnieg jeszcze leży, tak, prawda? Tak. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry, halo. Tak, słyszymy panią. Proszę panią, chodzi mi o jeżynę bezkolcową. Ja mam, jak jest owoc, to jest czerwony i nie chcę się, nie dojrzewa po prostu. Co ja mam zrobić? Halo? No tak, tak, tak. Państwo myślą. Aha. Ktoś zacznie? To znaczy, no nie wiem, czy ma mało słońca, czy mało... Nie, no, właśnie trudno. Cały dzień jest na słońcu. Nie ma żadnych zabudowań i nie ma ten... Normalnie, a on jest normalnej wielkości, nie? Duży ten owoc, tak, jest? Mówimy o jeżynie bezkolcowej, tak? Tak, tak. Tak, jest normalny. No, niektóre są zdrobniały, większe i później jest drobny i cały czas czerwony, a nie robi się granatowy. Ale ta jeżyna co roku tak się zachowuje? No jakieś 2 lata teraz. Bo teraz właśnie jak te deszcze były w ubiegłym roku, to wiele odmian późniejszych tak się zachowywało. Nie zdążyło dojrzeć. Nie zdążyło dojrzeć. Bo tam jeszcze roztocze czasami też psocą, ale jak jest wcześniejsza odmiana, to ona zazwyczaj dojrzewa. Ja dlatego spytałam, ja myślę, czy jest normalna wielkość, bo przy tych późno owocujących, tak, to właśnie z powodu tej pogody, jaka była mokrej, one po prostu nie zdążyły dojrzewać. Tak, bo roztocze to wcześniej działa też, tak, że powoduje, że one drobnieją, nie te owoce. Panie Henryku, ma pan jakiś pomysł? Mnie się wydaje, że nawet pod liściami robi się bardziej, w niektórych miejscach, bardziej granatowe, a te, co są bardziej na słońcu, stoją w miejscu, są czerwone, a nie dojrzewają do granatowego koloru. No ja tu bym stawiał jednak na roztocze, na roztocze, tak? Bo wcześniej jeżeli się zaatakują, to owoc nie dojrzeje, on ciągle jest Ale płatny. Heniu, ale one wtedy drobnieją, wiesz? No są mniejsze, faktycznie są mniejsze. A no właśnie, no to wtedy... Bo ja mam parę takich odnóg i na niektórych odnogach są większe, na których jest mniejsze. I się obawiam, że mam koło tego... malinę czarną, że to też wejdzie tam czasem. Ja już zauważyłam, że nawet parę już takich mniejszych jest też. Na malinie tej kolcowej. Tak. Z nawożeniem? Niech pani podpowie. No nawożam normalnie. Tak, daj mi, ścinam tamte. Zawsze po pokwitnięciu, w tej chwili leżą gałązki jeszcze na ziemi, dopiero później podnoszę na podporę. Ja bym proponował taką sprawę, spróbować, jeżeli pani teraz podniesie, podejść do punktu sprzedaży środków ochrony, tam sprzedawcy podpowiedzą, co na roztocza stosować, bo w tej chwili jest środków tak dużo, tak różnych i tak precyzyjnie kierowanych, że ciężko nam tutaj podpowiedzieć konkretnie jeden. Tak, jedna zasadnicza rzecz, bo jeżyna potrafi jeszcze teraz nawet liście mieć, prawda, na tych gałęziach, że musi pani wszystkie te liście zebrać i zniszczyć. Nie, to ja zbiorę, już na jesień staram się wszystko zebrać. Ale już teraz jakieś 3 lata zbieram po prostu. No i rozumiem... Że przycięte wszystkie te niedojrzałe... Że to wszystko jest powycinane. Tylko. Tam, gdzie się miały owoc, to są wszystkie powycinane. Pan Henryk zdaje się tam, nie może się przebić. Jeszcze mówię, jeżeli w tej chwili one powiedzmy leżą na ziemi, kiedy pani podniesie na podpory... wziąć, opryskać tym środkiem, ale to dopiero jak zacznie się wegetacja. W okresie po kwitnieniu, kiedy zaczną się zawiązywać owoce, również wykonać, 3-4 opryski na roztocze.
Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Bo z tego, co pani powiedziała, to wygląda na to, że to są roztocza, bo jeżeli wyrasta owoc mniejszy i zrobi się czerwony, a nie ciemnieje, to tak jakby został zaatakowany przez roztocza. Czy to... I malina to samo może być, ta kolcowa? Czy proszę? Tam, na malinę to się może przenieść? Malinę ale nie. Na tą kolcową, nie? Nie, raczej na malinie. Ale to mam tą czarną malinę. Tam szara pleś, najwyżej inne takie. Aha. No nieraz jest szara pleś, ale... No nie, no dobra, dziękuję bardzo za poradę i... Do usłyszenia, dziękujemy, pozdrawiamy. Dzień dobry, witamy kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan jest z Bydgoszczy i mam takie pytanie. Czy jeszcze po niedzieli mogę obcinać drzewa jabłoni, grusze i porzeczkę? Trzeba, jak najbardziej. Proszę panią, dopiero sady towarowe tną od stycznia. My w ogrodach działkowych czekamy tak, jak jest podawane w literaturze, czyli ta początek marca, połowa marca. Czekamy na cieplejsze dni. Na cieplejsze dni jesteśmy wygodniejsi po prostu. I no druga sprawa, że te ramki wtedy szybciej zasychają, jeżeli tniemy. Także spokojnie ale może te grubsze wziąć. Zabezpieczamy, tak? Naturalnie. Oczywiście. Te, jeżeli jest to grubsze niż powiedzmy no kciuk, no to bierzemy jakieś środki typu Funaben, czy są teraz dostępne takie środki, gotowe preparaty, sztuczna kora i te wszystkie duże rany zamarujemy. Zamarowujemy. A jeszcze chciałam zapytać, czy krzewy agresu mam drzewkowe, czy mogę też skracać, bo nigdy nie skracałam, a mają chyba 3 lata. No i trzeba chodzi... ciąć, trzeba ciąć. Trzeba, tak? Tak. Tak, będzie drobnie owoc, także lepiej właśnie to zrobić. I chodzi mi jeszcze o aronię, bo mam też krzew aronii i też właściwie chyba raz go obcinałam, on już jest też stary. Czy muszę powycinać te starsze gałęzie? Najstarsze, tak. Najstarsze, lepiej tak. To jest w formie krzewu, czy jest szczepiony na czymś? Nie, to jest krzew. Krzew. Tak, czyli tak. Najstarsze pędy, te, które już tam ma pani 6-7-letnie i wyprowadzi sobie kilka takich zdrowych, w miarę mocnych pędów i przyciąć. Aha, i przyciąć, tak? Aha, ale tak, przyciąć tak. Na przykład te gałązki, które zostawię, to przyciąć na jakąś wysokość? Proszę panią, tak. Wycinamy te najstarsze, tak? Które pani ma. Te, które zostaną, to jeszcze przycinamy tak, żeby one się rozkrzewiły po prostu. No? I aronia wymaga tak samo cięcia jak inne krzewy. No co roku by trzeba tam te najstarsze usuwać, to już pani będzie zobaczy, jak podejdzie do krzewu, będzie widać, które są najstarsze po korze. No? I wówczas... Aronii można sobie pozwolić na co drugi rok, ale ciąć trzeba, bo inaczej też tego owocu drobnego się robi dużo, a lepiej, nie, gorzej dojrzewa, bo jest gęsty ten krzew, nie? Także radzimy przyciąć. Jest jeszcze inna technika cięcia letnich przyrostów. Zostawia się na 2-3 oczka te letnie przyrosty, które czasami w ubiegłym roku to nawet miały i pół metra. Wyprzedzające takie cięcie. Także nawet jeżeli w ten sposób tniemy, tak jak ja w ten sposób tnę, to one i na starszych tych pędach. Owocują wtedy. Wszystko się robi, a korona po prostu owocuje i duże owoce daje. To kwestia zasilania jeszcze potem. Tak. A wysokość cięcia, no to też i pani decyduje, jaki wysoki pani ten krzew chce mieć, w jakim on jest miejscu, nie? I jeszcze ostatnie pytanie. Mam bukszpan i ten bukszpan jest cały ogołocony przez zeszłoroczną właśnie tąćmę bukszpanową. Tączmę, i nie wiem, tak. Czy go jeszcze raz teraz popryskać mogę? Tak. Żeby, bo szkoda mi go wycinać. A przyciąć koniecznie. Go nie można, a przycinała go pani? Można. Ja go przycinałam, ja go w ogóle przycięłam, ale on jest taki no metr wysoki, ale nie ma nic liści, po prostu jest goły. Tak, makabrycznie wyglądały w zeszłym roku. Pani przednie gałązki, czy jest zielona w środku? Czy ona jest sucha już w środku, czy zielona? W środku jest taka właśnie, wygląda jakby suche były. Czy brązowa?
brązowe, no to trzeba mocno nie. przyciąć, nie żałować. Aha, przyciąć, czyli... Aż, do, tak. aż będzie gałązka zielona w środku. Aha. Do zdrowego. No, no, dobrze. A one, bukszpany mają tą zaletę, że one wybijają nawet ze śpiących oczek. Sąsiadce ścieli prawie równo z trawą i one się odrodziły. Tak, już mamy tak, właśnie tak. sygnały, że właśnie to cięcie bardzo skuteczne. Tylko wspomaganie troszeczkę temu krzaczkowi włączyć, czyli zasilić. Ale bez dopiero przesady. Jak ruszy. Jak ruszy, tak. Ale, ale efekty naprawdę, już mamy sygnały, że liście wyrastają na tych przyciętych dobrze krzaczkach. Także nie wyrzucać. Nie, nie. Silne dobrze. Roślinki. No dziękuję bardzo. Może dadzą i... sobie radę, trzymamy mocno. No i właśnie tutaj ścięciem ja bym w tej chwili jeszcze tak. był bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o te porażone. Ja mam tutaj parę donic i też mi poraziło to. I zostawiam do momentu, kiedy zacznie się wegetacja. Wtedy widzę, gdzie no wypuszczają tak, pąki. I resztę obcinam. Także ja bym tak radził, żeby pani... Czyli w kwietniu dopiero, Heniu. Proszę? Kwiecień, mówi pan Korneliusz. W kwietniu dopiero. Tak, to ja poczekam. Ale kwiecień, okryska... nawet początek maja, nie? Bukszpan można ciąć cały rok. Także to nie ma problemu, a zostawić to w tej chwili, wziąć, wyczyścić, żeby nie było tych starych liści tam, czy tam, nic nie tam nic nie było, one były gołe. Ja wszystko wyczyściłam. Pani... tak. No, to zostawić to, opryskać, ale to jeszcze nie teraz. To też, jak będą już temperatury powyżej 10 stopni przez całą dobę, opryskać mospilanem. Mospilanem, tak. Tak, i wtedy patrzeć, jak będą pączki wypuszczały i kiedy zacznie się wegetacja, widzi pani, gdzie jest żywa roślina, tak, tak. gdzie jest uschnięta. I wtedy to ale, jest ale też dobra chyba metoda jest teraz, jak już tak on całkiem nie ma liści, to jednak któryś z tych preparatów olejowych można zastosować. Aha. Dobrze, to fajnie, dziękuję czyli bardzo. Jeszcze jedna uwaga. Bo powinna pani podlać, jeżeli tym mospilanem, to jeszcze podlać, dlatego że te tak. one się przepoczwarzają, tak. te motyle w ziemi. Ale następna rzecz to jeszcze toksinem potem, ze względu na choroby grzybowe. On jest podatny, bukszpan na choroby grzybowe. I on nigdy nie chorował, a to nieważne, ale gąsienice uszkodziły i zalecane jest, żeby toksinem opryskać. Jak pani mospilanem, to tam za dwa tygodnie gdzieś powiedzmy jeszcze toksinem. Dobrze. No, tylko nie teraz przy tych niskich temperaturach. Teraz nie, to dopiero kwiecień po prostu, jakby nie ciepło. Tak, dobrze. To dziękuję bardzo. Fajnie, że się życzymy powodzenia. Powodzenia dziękuję. I tak się zastanawiamy, czy ta ćma bukszpanowa w obliczu tegorocznej zimy przetrwała, no bo był śnieg, był mróz. Nie, to nie ma, nie wierzmy, nie ma znaczenia. Ważne jest to, że... To nas pani pocieszyła, dużo, pani Maria. Tak, jest dużo sygnałów właśnie tych pozytywnych po tym przycięciu, że odżywają te krzewy. No i tego się także trzymajmy. Także to jest fajne. Odbieramy tak. kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam za słonecznie bardzo. Pozdrawiamy również. Cieszę się, że jesteście. Nie wiem, może ja nie słyszałam, bo słucham was raczej systematycznie. Czy już trzeba odkrywać moje otulone magnolie z trząt wszystkich stron? No właśnie, nie padło jeszcze dzisiaj takie pytanie, mam je tu na kartce. Jeszcze nie. Zostawić, jeżeli pani ma otulone, w zależności czym pani ma okryte. Jeżeli jest to przewiewna ta biała otulina. Włóknina. Rozluźnić trochę, dopuścić powietrza, ale nie zdejmować jeszcze. No właśnie, bo jedni mówią, że jeszcze przyjdzie fala mrozu ale nie można... Bez względu na to, czy przyjdzie mróz, czy nie przyjdzie mróz, tutaj jest coś innego. Słońce i nawet przymrozki. Jeżeli byśmy w tej chwili zdjęli, to działanie słońca, no tak jak na wszystkie rośliny, spowoduje, że soki zaczynają krążyć i minus 2, minus 3 w nocy może uszkodzić czyli rośliny. Czyli ta różnica temperatury to jest skoki, prawda? Nie tak, mamy amplitudę temperatur, tak. mamy w granicach 10-15 stopni, to jest bardzo dużo. Szok dla roślin. Magnolie otulone mam, rododendrony nie otuliłam, aczkolwiek jak przyszła ta zima dobrze, że nie. i widziałam, jak one...
tak? Leżą jakby po prostu, jak nie mają suszy, tak wyglądały. Jak rozdężą, nie dostanie wody, to tak leży, jak właśnie w tym mrozie leżał. Ale teraz widzę, że pięknie już są soczyste, ładne, zielone. Ale ja, dzięki waszym radom, ja rododendrony zimą też podlewam ciągle. Że one ciągle tam właśnie, mają, to, no teraz w mrozie wiadomo, że nie, ale tamte zimy ja podlewałam rododendrony, miałam doświadczenie właśnie, że jak zimą się już zapomina, bo już nic nie trzeba podlewać, tak się często myśli, to one były takie biedne i blade i no i takie do niczego. Teraz natura im zapewniła odpowiednią ilość wody, także to jest. I jeszcze powiem takie doświadczenie podwórkowe i jak ja to mówię na chłopski rozum. Też mi jakaś tam, nie wiem, znajoma podpowiedziała, że ja też podlewam fusami z kawy, bo akurat jesteśmy kawoszami i mamy dużo różnych gości, co też lubią kawę. Tak, to świetny nawód. I zbieram i po prostu podlewam tą kawą. Mąż to tak, potwierdzam, moi teściowie też tak robią, co mnie bardzo zdziwiło, kiedy to zauważyłam, ale rzeczywiście tak. Fusy. I stoi to wiaderko podobno, to właśnie tak nawód. U mnie. W kącie i kiedyś się ktoś śmiał i słuchaj, ty suszysz tą kawę i drugi zaparzasz gościa, więc tak, jestem bardzo oszczędna. Tak jak moja teściowa opowiadała zawsze kawa, który powiem na koniec, chwalą się dwaj mężowie, że jeden ma taką dobrą, oszczędną żonę i w ogóle wspaniałą, na to mój drugi, moja to jest taka oszczędna, że ona naczynia umyje, podłogę umyje i jeszcze tą wodą kawę zaparzy. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam gorąco. I wędrujemy dalej po regionie. Dzień dobry, gdzie teraz dobry. Jesteśmy? Dzień dobry, ja pozdrawiam wszystkich też słonecznie. A gdzie jesteśmy? To są Nowogrodzice, pod Nowogrodzkiem. Bardzo nam miło. Tylko tak słabo się słyszymy. Nie wiem. Nie. Dobrze, mogę teraz. Lepiej, zdecydowanie. Mam takie jedno pytanie. Mam taki stary, 20 co najmniej letni krzew żyliska, kwitnącego tak różowawo. Czy można od niego odkopać na przykład od korzenia łodygę, go rozsadzić? Czy to jest niemożliwe już? Można, jak ukorzeniamy korzenie jak gdzieś najbardziej. To teraz marzec właśnie będzie dobrym terminem. Dobrze. I jeszcze jedno pytanie. Jesienią zaczęły brązowieć. Posadziłam rok przed 3-letnie tuje kulice i one późną jesienią zaczęły te brzegi tych liści bardzo brązowieć. Ja to traktowałam grzybowymi środkami, ale to nic nie pomagało. I nie wiem, czy to może była rzecz szkodnika. Nie mam pojęcia, co z tym teraz zrobić. Nie. Ani jedno, ani drugie. To nie jest grzyb na pewno przy tym. Ale jest taki nawóz przeciwbrązowieniu. Siancian magnezu. Tak. Ja to zastosowałam, ale wiosną tylko. Nie, na jesień właśnie. Nie, właśnie na jesień. To bardzo dziękuję za informację. Ale teraz też jeszcze pani powinna to zrobić. Bardzo dobrze. Wiosny, tak. Mam jeszcze jeden taki problem, ponieważ też jesienią mam tutaj kilka młodych jodeł koreańskich. I też problem był z tym, że igiełki po prostu brązowiały, odpadały i mam parę sztuk takich łysych, że tak powiem, gałązek i co z tym teraz zrobić? Też siarczan magnezu. Że u jodeł, jak pani spojrzy pod spodem na te igły, to one mają takie jasne smużki. Tak. I to tak. Jest właśnie... Pasetek. To jest tlenek magnezu. I one właśnie potrzebują też siarczanu magnezu. Aha. Żeby uzupełnić magnez. No, to pewno to samo... A jeszcze pani kupi... z mojego doświadczenia, że jak ja przycięłam te gałązki ogołocone, to bardzo pięknie wypuściło świeże w tych miejscach. Aha, czyli troszeczkę przyciąć mogłabym. To znaczy ja to nawet całkiem przycięłam, a jeśli to w ogóle wskazane jest, tak, przycięcie, bo krótsza droga do zasilania jest dla drzewa wtedy. To podejrzewam, że przy świerkach skajskich będzie to samo. No nie, w świerkach inaczej. Świerk inaczej troszkę reaguje niż jodła koreańska. Po prostu po zimie... Aha, też z tym brakiem, tak? Magnezu, siarczanu magnezu, tak? Ten sam objaw jest, tak? Znaczy,
po zimie zauważyłam u kilku sztuk, takich czteroletnich, że pojedyncza łodyga zupełnie zbrązowiała. W nas za kilka krzewów, bo w takim rzędzie rosną, też znowu jedna łodyga zupełnie zbrązowiała i nie wiem, o co chodzi. Ta deszczowa pogoda też miała wpływ na wiele zjawisk takich, i to fizjologiczne też zjawiska. Ale dobrze jest kupić te nawozy do zastosowania właśnie przy takich iglakach. Aha, siarczan magnezu, tak? Tak, ty musisz stać na straży czasu tego programu, który dobiega dla końca. Dla iglaków to jest napis taki, jest przeciw brązowieniu igieł, tak? To szybciutko jeszcze jedno pytanie. Nie, już nie damy rady. Aha, stawiamy kropkę. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. 5234-55090. Pozdrawiamy. Dobrego. Marzec, no cóż, nierozerwalnie kojarzy się z wiosną, ale też z ogromem pracy w ogrodzie. Życzymy zatem miłej roboty. Mówmy do usłyszenia.